Z okazji święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na kościelskim rynku odbył się festyn bukiety dla Panny Zelno, podczas którego powstały i zostały nagrodzone najpiękniejsze bukiety składające się z kwiatów, zbóż oraz ziół. Święto Matki Boskiej Zielnej jest jednym z ważniejszych w kaszubskiej tradycji. Tego dnia wierni modlą się o urodzajne plony, przynosząc do kościołów bukiety z kwiatów i ziół. Kościelscy wolontariusze przypominają nam o tym zwyczaju, organizując na rynku kwiecisty festyn. W piątek na scenie wystąpili utalentowani artyści, a pod nią na stoiskach można było skosztować regionalnych potraw, przyjrzeć się ludowemu rękodziełu oraz stworzyć swój bukiet. Tradycyjnie nie zabrakło konkursu na te najładniejsze. Mamy tak naprawdę 4 konkursy, bo mamy bukiet tradycyjny zrobiony przez osobę indywidualną, bukiet grupowy zrobiony przez grupę, na przykład koło gospodyń wiejskich. Mamy bukiet artystyczny, kompozycja kwiatowa oraz mamy nagrodę publiczności. Można głosować na bukiety. Wyniki konkursów na najpiękniejsze bukiety można znaleźć na naszej stronie internetowej kościerzyna24info. Warto dodać, że bukiety z dwóch przeciwległych stron Polski, Kościerzyny i Zakopanego, powędrują do Pałacu Prezydenckiego, aby spocząć na rękach pani prezydentowej Anny Komorowskiej. Do Warszawy zawiezie go reprezentacja kościelskich wolontariuszy. Jest to jakby przejaw pewnego rodzaju świadectwa, że my kultywować wszystkie wartości chcemy, że chcemy być jak najbliżej tradycji, a pani prezydentowa też oczekuje tego, że te tradycje nie upadną. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gdańską Fundację Dobroczynności, Kościerskie Centrum Wolontariatu oraz Kościerski Dom Kultury.